Władimir Putin pokazał, że rozumie tylko jeden język, język siły. I w tym języku, w języku ekonomicznej siły, Europa i cały demokratyczny świat musi odpowiedzieć na tę agresję. Rosja musi zapłacić potężną cenę za naruszenie pokoju w Europie. Jesteśmy zwolennikami, jak Państwo wiecie, bo mówimy o tym od wielu dni, silnych, zdecydowanych, twardych sankcji przeciwko agresorowi. To oznacza natychmiastowe odłączenie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego i finansowego. Ta kara musi być dotkliwa, ale ona musi też zapewnić jedno, to żeby Rosja nie mogła finansować tej agresji przy pomocy środków pozyskiwanych w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach demokratycznych. To musi się skończyć. Musi się też skończyć głaskanie po głowie i traktowanie ulgowo rosyjskich przedsiębiorstw, rosyjskich oligarchów. Majątek rosyjskich oligarchów znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej powinien zostać skonfiskowany i przekazany na rzecz pomocy dla Ukrainy. To samo powinno dotyczyć także akcji rosyjskich przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej i wszelkich aktywów należących do rosyjskiej elity politycznej, elity władzy. Nie można pozwolić na to, żeby ludzie odpowiedzialni za agresję, za niszczenie pokoju w Europie zarabiali dalej jak gdyby nigdy nic pieniądze w europejskich gospodarkach. Uderzenie w rosyjskich kapitał musi być dotkliwe, na tyle dotkliwe, żeby było lekcją i dla Rosjan, i dla innych krajów, które rozważają prowadzenie polityki międzynarodowej takimi środkami, że cena za to będzie niesproporcjonalnie duża, że cena za to zniszczy te kraje. Bez tego zdecydowania ze strony Unii Europejskiej, po Kijowie może przejść Kiszyniów, po Kiszyniowie kraje nadbałtyckie, a po nich prędzej czy później także Warszawa. Proszę Państwa, ale odpowiedź na rosyjską agresję to jest jedna strona medalu. Druga to wsparcie dla Ukrainy. Realne wsparcie dla Ukrainy. Nie symboliczne słowa, nie gesty, tylko pieniądze. Ukraina jest dziś w bardzo trudnej sytuacji. Z trudnej sytuacji militarnej, trudnej sytuacji gospodarczej, trudnej sytuacji społecznej. Musimy wesprzeć ukraińskie społeczeństwo, musimy wesprzeć ukraińską gospodarkę. Pierwsza i podstawowa rzecz, którą trzeba zrobić, to uwolnić Ukrainę od ciężaru długu. Uwolnić Ukrainę od ciężaru długu, który dziś ją przygniata i utrudnia jej stawienie czoła agresji. Zwrócimy się w tej sprawie i do polskiego rządu, i do Komisji Europejskiej, do Europejskiego Banku Centralnego. To jest realne wsparcie, którego Europa musi udzielić Ukrainie. Nie wolno nam zostawić Ukrainy samej.